$1 za 11K. Ej, czy to jest worth? Chyba nie, nie wiem. Marketing! Live! Yeah, boy! Siema, będziesz będę grać w Far Cry 5, kozak gierka, powiem ci. Jest giga szansa, że przyszły tydzień lub jeszcze następny początek jest Far Cry Primal. Tylko zależy, czy będą mi wypieprzać za prawa autorskie w muzyce z Far Cry'a 4 i nie będę mógł wstawić filmu pieprzonego, a to się renderuje i przetwarza tak długo, że jak wypieprza prawa autorskie, to dwa dni kolejne muszę wstawiać ten film. Więc no. Shrek będzie na pewno dalej, tylko nie wiem jak ogarnąć to gówno i Kangurek K.O. też, ale Plant nie wiem kiedy. Dobra, nie kupuję tego. Lecimy. A, sorry. O, tutaj. Ciekawe. Który był nasz teren? 38 czy 52? Wtedy, z poprzedniej mapy. Dziękuję bardzo za 95 bitów. Aj, karamba. 38? To ładnie oddałem jak na 38, nie? Nawet bardzo ładnie. Lecimy, widzowie, lecimy. Mountain Blade Warband, czy będzie? No, wiecie co, tam to w skrajnym miejscu. Tylko po to, żeby mieć miejsce na silosiki. Tu jest gaz, a wy nie widzicie. Tuż pod kamerą jest gaz. Także jest spoko, jest przy lewej tej. Mamy te gówno już. Pog. Wygląda nieźle ta mapa. Tutaj jest spore. O kurde, pokczam. Sprzedawać. Ale cena! Jaka cena! W Irli taka cena z dupy! Kiedy Fortnite X'd? Z Lenidlą, jak wróci do streamów. To nie wiem, czy to się wydarzy. Tam jest też duże. Może... Nie będę go na razie puszczał. Tutaj też jest. Trzeba sprzedać, żeby konie ulepszyć. Niech 500 tam sprzedaje na spokojnie. Marzec, a mamy już sporo tego gówna. Pokczam. Co się stało, że ligi nie ma? Nie chce mi się grać. Ale to chyba dobrze, bo w sumie gramy w dużo kozackich gier. A gdyby była liga, to wątpię, żebyśmy ludzie zagrali. Także wydaje się to dobre.
że nie ma ligi. A tam już się skończyło w ogóle. Zbieraj takie gówno. Dobra, niech odkładają już. Jak? A, dobra, nie jest lepsze. Puszczę brudasa. Czy jak to ulepszę po środku, to tamte będą więcej wydobywać, czy nie? Czy muszę tamte ulepszyć najpierw? W sensie, żeby więcej rurą płynęło, tak? Dobra. Tu nawet dobra cena, to sprzedawajmy trochę. Tu chyba wykrył, tak? Tak. Ale to chyba też trzeba ulepszyć, tak? Bo dość mało leci. Może zróbmy tak. Tak gówno leci. W sumie 2400 to starcie na razie. Puszczę brudasa nowego. Tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dał na Golibordę 10 zł. Dziękuję ci za tą wieczorną beztroskę. Wczoraj zasnąłem na twoim stramku. Obudziła mnie końcowa halleluja. Chmilut na serce. Serduszka dla ciebie 3. Dziękuję bardzo. To na dla ciebie serca powinny być. Dziękuję bardzo. Goliborda? Dobra, luj. Czekaj, on coś... No dobra. Puszczę może te upgrade'y tutaj. Gdzie? Pytanie, gdzie tam znalazł? Tutaj. To lecimy tam. Lipiec dopiero. Wygląda to dobrze bardzo ta mapa. Tu jest gaz spory. Nad moją głową. Mam nadzieję, że to nie gaz tam, to będzie gigalipa. Dobra, nie gaz. Ja chyba niepotrzebnie to ulepszyłem wszystko. Czemu tak wolno to wydobywa? Tam to chyba drugą rurę podłączę, bo tam jest jakieś gigantyczne. Nie wiem, czy tu by się nie zmieściły dwa, ale tak się obsrałem. Na razie tak. Ale górne są ulepszone już na max. A prędkość wiertarki to jest jak szy... A, dobra, to jest wiertarka, dobra. Cierpię. Te silosy też zapkamy chyba.
A ja koni już nie mam. Ja pierdzielę, ile tego jest. Znaczy bardzo dobrze, ale... Wejdzie tutaj trzeci, dobra. Zbierajcie, błagam. Błagam, błagam, zbieraj to gówno. Ja pierdzielę, co się dzieje? No nie ma miejsca już! Dobra, widzowie. Puszczę jeszcze bruda, bo może tu gdzieś być. Zobaczcie, ile nas sprzedasz. Krety, bo może tu gdzieś gaz jest. No spada cena i lipa, bo jak ten gaz tu podłączę, to... Kurde, może tam będzie gdzieś gaz? No, będę prawo leciał. On znalazł jeszcze. Topaz. Luj, no nie wiem, czy tu jest gaz, czy nie. No nic, niech lecą tutaj, ile mogą. Bo zaraz mi się czas skończy. Dobra, widzowie. Lecimy tak. Jezu, 12 jest. Ja pierdzielę, nie zdążę sprzedać. No widzę, że lewo rośnie, widzę. Co ja w dupę robię? Poleci to, odkręcam i lecimy. Nie zdążę. Ja pierdzielę, ale i tak 40k, ale było 50 na wyciągnięcie ręki. 50k było na wyciągnięcie, widzieliście to? Ja pierdzielę, 10k w dupę. Ja pierdzielę, dobry wynik, ale 10k w dupę, no. Kurde. Wyścig, aby zdobyć większe akcje, staje się ekscytujący. Pamiętaj, że pierwsza osoba, która zdobędzie 50%, zostanie nowym burmistrzem. Zamknij mordę, siwy. Presję tylko nakłada, żeby chcesz drożej sprzedać. 7%! 30... Nie. 30... 35. Nie, za ile? 40. Luj. 30... 35. KURDA! Już klikałem! Ty szmata stara, szybsza ode mnie! Co, do ziemi zabierzesz tę akcję? Dawaj ty w dupę 7%! Nie mogę! Stare gówno. Dobra, Antony, słuchaj, jesteś potrzebny, giga, bo teraz to będę drogo kupował. Nie kupuję tego, teraz pieniądze na akcje są potrzebne. I luj. Wielkość stada może. Nie, luj. Lecimy.
57 nam dał. No nie wiem, wielkość stada może kupię, co? 30 tysięcy. Oni mają teraz mało pieniędzy, mogę kupić wielkość stada. Gaz? 60 to kosztuje. A jak to działa? Oszczędzaj? Nie, będę wolę oszczędzać. Bo jak teraz na przykład 10% wystawi, to ja to kupię nawet za 50 tysięcy. Lecimy tak, lecimy na pałę lecimy. Lecimy na pałę. Nie kupuję tego, oni nie inwestowali całą grę prawie, a zaraz mnie dogonią w akcjach. Tutaj jest. Mogę tu kupić, to się zmieszczą, fajne te. A on to zaraz wykryje, co tam stoi, tak? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się kurwa wzbogaci. Gorder, Nierczak dał na Golibordę 5 zł. Przychodzę z przyszłości, mam złe wiadomości i jedną dobrą. Odpalisz małpki, skończysz się i zostanie ci max 10 zł. Random wrócę, dostanie bana. O, ostatnie jakie? Fajne. W końcu jakieś dobre nowiny w donatach. No coś sprzedają w ogóle? Co ty biegniesz z pustym? Ty chłop, myślisz, że ja nie widzę jak pracuję. Ci zaraz roboty wypieprzę. Pieprzony w dupę, nie rób. Tutaj jest gigantyczne złoże. Tutaj też jest spore. Może to gaz. Dobra. Zaraz tu sprzedamy. Dziękuję za donate. Dobra. Ale to jest małe tutaj jednak. Kurde, w dupę, no mało siana jest, mało siana. Siana już leci w dół. Dobra, niech 5 tam idzie. Diament, ja widziałem diament, ale nie chcę kreta kupować za stówę na razie, bo mi żal. Dobrze to zrobić. Tu jest ropa, wiem. To wiertło trzeba kupić, to też mi żal.
kurde, znalazł to, co już wiedziałem. Pieprzony w dupę i myśli, że... No nie wiem, same nie robię jakieś, skąd ja ich biorę? No chłop widzi, że ja to wydobywam, ale gwiżdże frajer i spieprza do domu z moimi 100 dolarami. Jak to się odmienia? Srak się to w dupę odmienia, co za różnica. Tu się mówi językiem pieniędzy, a nie polskim. Szmato, ja to mam! Jak znikniesz, to ci przypieprzę. O, jednak się dobrze spisałeś. Nice. Podobasz mi się jako pracownik. Jesteś pracownikiem miesiąca. Gdzie? Nie mów, że tutaj. Gdzie on to w dupę znalazł? Tam nigdzie nie ma. Gdzie ty to w dupę znalazłeś? Przedaję jeszcze. To nie mów, że tutaj gdzieś. Jest takie małe złoże. Kurde, mogłem tędy chyba pociągnąć. A już trudno. Bo trzeba to kupić. Nie trzeba. Kurde, no bisklik! Gaz? Gdzie, jak się znalazł? Tam? Chyba, że tu, ale wątpię. Gdzie on to znalazł? Co rura? Jaka rura? O kurde! Która rura? O kurde, rura! Rzeczywiście, widzowie, wy mądrzy! Ale to wiadomo. Źle postawiłem te rzeczy. Zobaczcie, mamy tylko 3 te gówna. Gdzie on to znalazł w końcu? Powiedział? Tam. O mój Boże. Wrzesień. Dwóch tych brudasów postawia. Tu jest gaz fajny i tu. Tu to gówno. Malutkie. Dobra cena, żeby gaz podłączyć, ale ona chyba już spada, tak? Nie wiem, luj, na pałę sprzedam, tu i tak. Nie, spada już. Tam rośnie? Z prawej czy nie? Bo nie widziałem. Spada też. Kurde. Gdzie lepiej sprzedawać, jak po dwóch stronach spada? Z której strony będzie lepiej szło? Do góry. Chyba, że zdążę szybko rurę tu podłączyć. To jest październik dopiero. Dobra, podłączmy do lewego.
co jest? Kurde, tu wiertła nie ma. To jednak się tu mniej opłacało. Ja pierdziel. No to jest tragedia. Nie wiem, puszczać już? Na 95? Czy czekać aż wzrośnie do grudnia? Możemy poczekać do grudnia, bo raczej wzrośnie. Poczekajmy. Poczekajmy. Iluj. Czekamy. Poszukajmy może jeszcze złącza gazu. Ty, jest! Tutaj. Nie ma. Chytry co? Chytry traci dwa razy? Słuchaj, ja jestem potentatem naftowym. Wyjąć hitmana, znaczy wynająć hitmana na twoją rodzinę? Nie popisuj się powiedzonkami. Dobra, zbieramy dalej. Październik. Chyba impotentem. Słuchaj, dupa. Na ciebie też wynająć hitmana? Ty, chyba serio chytry straci dwa razy, bo cena idzie ciągle w dół, a już listopad. Ja pierdziele, chytry dwa razy traci. Nie no. Ja pierdziele, chytry dwa razy stracił. Chytry potracił pieniądze od inwestorów. Iluj. No nic, z prawej sprzedamy. Ty, no ile ten razy chytry traci, bo ta cena dalej spada. Za mało chytry byłeś. Niech na razie 10 tam wywozi ropę. Nie no serio, cena nadal spada. Czekamy, luj. Mamy tylko jeden silos, czekamy. Jezu, tu też... Rosie! Ja pierdziele, ile razy chytry traci! Luj, chytry ma 30 koła, zamknij łeb! Ja wiercie, nie mogę z tej gry. Dobra, 33k, mamy ile? 96, dobra. Dawaj procent. 4%. Oni nie mają pieniędzy. 30 tysięcy. S28. Nerwy ze stali. Szmata nawet nie mogła kupić. Omelałem tą szmatę, co mi 7% zabrała. Taką żelą na ten kapelutek zapieprzony. Co szmato, za mało masz? Pieprzone gówno stare. Za ile diament? Spieprzaj. Dobra, idę się wyszczać, widzowie, i gramy dalej. Podbijamy ten świat. 29%. Prawie mnie już dogonić nie mogą. Zaraz wracam. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę